ostatni telefon w naszych rozmowach. Radio kończy. Ostatniego telefonu od pana, który dzwonił, że pan Rycmigus został pochowany na wojskowych Powązkach. Ja często byłam na starych Powązkach i jest grób pana Rydza Śmigłego na Powązkach Starych. To jest kwatera 139/4. I to jest w formie takiego kamienia dużego, w kolorze takim brązowym. Właściwie to jest płyta bardziej granitowa, to w takim kolorze brązowym. Więc konkretnie, nie wiem, to trzeba by było ustalić. Kto do nas telefonuje? Pan Rydz Śmigły jest pochowany. Jest grób pana Rydza Śmigłego na Starych Powązkach w kwaterze 139/4. I to wszystko, co chciałam powiedzieć. Dziękujemy, pozdrawiamy. Dziękuję bardzo. Z panem Bogiem. Panie doktorze, wiele wątków podczas dzisiejszych naszych rozmów. Walka cywilizacji wczoraj, dziś. Doktor Krzysztof Kawęcki. Radio Koncita. Tak, FM. Kawęcki. Zapraszam. Bardzo inteligentny. Podsumowanie tego naszego Krzysztof spotkania. Kawęcki. Bardzo mądry. Krzysztof Kawęcki. Serdecznie pozdrawiam. Spraw, które wiążą się z tym tematem. Tamara. Moją nauczycielką baletu była Ruska, Tamara Januszkowska. Ja to nie narzekam na cerkiew świętego Mikołaja, której tutaj w Warszawie nie ma, bo Warszawa przecież nie jest i tak prawosławna Warszawa jest, moherowa. Kościołów tutaj rzymskokatolickich nie brakuje, czyli że kościoła rzymskokatolickiego na lewej, na prawej, krakowskie przedmieście odbudowane, proszę państwa, przez fundusze, tak? No zhańbieniu, czy też... Fundusze Unii Europejskiej, no i ta ręka wyciągnięta dzisiaj, prawda? Przykładowa, pod kościołem oczywiście świętej Anny, co państwo widzicie, ręka wyciągnięta, proszę państwa. Wszystko to jest, wszystko to u nas jest w naszym radiu, w wizualizacjach radia naszego, to kafe. Eurokoncita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Wizualizacje radia to kafe. Eurokoncita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Serdecznie państwa pozdrawiamy. Litka nie przyszła, bo ta Krysia tutaj na Saskiej 48 się przewróciła w domu, staruszka i trzeba. Ale gdzie ta F-ka Grecja? Ani tu, ani tam. Jutro napiszemy do EPS-u, że ona tylko pieniądze by chciała zbierać, a jej w ogóle nie ma, gdzie ona łazi. Cywilizacyjna. I jeśli na przykład spojrzymy na obecną sytuację Polski. Tutaj w wizualizacjach Radio Tok FM, Eurokoncita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Unia pokazujemy usuwanie świętości. Jak usunęli tetragram imię Boże Jahwe. Masoneria, jak się do tego przyczyniła, jak usunęli drugie przykazanie, nie będziesz czynił obrazu rytego, jak usunęli bardzo wiele różnych rzeczy, a to co nie trzeba to podzielili, bo dziesiąte przykazanie jest podzielone na dwie części, ani żadnej rzeczy, która jego jest, jakoś jak te samochody na Saskiej bardzo wolno jeżdżą, bo już widzę, że są korki, ludzie wracają do pracy od jutra, żeby pracować we wtorek, gdy jesteśmy na Mazowszu, nad Wisłą, w Warszawie, pomiędzy Bugiem i Odrą, Gdańskiem i Czechosłowacją. Bo tak trzeba ich nazwać, tak zwanych mędrców unijnych, którzy wiedzą lepiej, którzy często pouczają, którzy stosują tę zasadę, która jest obca cywilizacji łacińskiej, czyli po prostu tej nadrzędności, tego prawa publicznego, przez nich zresztą stworzonego, nad prawem tym prywatnym, nad zasadami życia rodzinnego, nad zasadami życia państwowego, narodowego. I tutaj oczywiście to jest walka przede wszystkim o kulturę, o edukację i to nie jest walka militarna. Zresztą kwestie militarne to były tylko w historii wówczas jakimś tylko uzupełnieniem tej walki, ale jest to walka przede wszystkim, można powiedzieć, walka o szeroko rozumianą kulturę. Walka po prostu o wiarę, o tożsamość, o po prostu naszą wolność. I w tej walce nie jesteśmy bez szans, bo
takim najważniejszym naszym jak gdyby takim narzędziem w tej walce jest przede wszystkim no nieuleganie tej właśnie manipulacji, tym różnym właśnie socjotechnikom, o którym tym różnym metodom socjotechnicznym, o których ojciec wspomniał. To mamy do czynienia niewątpliwie tutaj z różnymi działaniami, które mają na celu właśnie doprowadzić do tego, żebyśmy może, nie wiem, no, nie myśleli, czy byli pozbawieni tego myślenia, pozbawieni tej wolności. Często spotykamy się z takim określeniem marketing. Oczywiście pojęcie marketingu to jest pojęcie, które funkcjonuje i w nauce, i mówimy o różnym marketingu, czy politycznym, czy w innych dziedzinach, ale tak naprawdę te granice między marketingiem a propagandą, a może taką manipulacją, psychomanipulacją, często się, że tak powiem, zacierają. Dlatego no, tak bardzo ważna jest po prostu, ważna jest edukacja, samoedukacja, ważne jest to, żebyśmy po prostu też angażowali się w jakieś działania, bo to też jest jak gdyby w takie działania właśnie tak zwane społeczne, publiczne działania w sferze publicznej, bo to też jest bardzo ważne. Mówiliśmy, że pojęcie polityki no to jest pojęciem szerokim. W zasadzie można powiedzieć, wszystko jest polityką. Jeśli my nie będziemy aktywni, to ta polityka przyjdzie do nas. W naszym takim powiedzeniu, w naszej historii mówiliśmy, że twierdzą w tych ciężkich czasach zaborów, twierdzą nam będzie każdy próg, zresztą tak śpiewamy też w rocie, twierdzą nam będzie każdy próg, czyli dom, ognisko domowe, rodzina, to jest ten obszar, który ma być obszarem pewnej wolności. Jeśli nawet państwo było pozbawione tej niepodległości, jeśli Polski na mapie nie było, jeśli naród nie był suwerenny, to była rodzina, to była tradycja. Ale teraz mamy z taką sytuacją do czynienia, że mamy no, zagrożenia także ze strony właśnie zagrożenia, które dotyczą, są wymierzone w rodzinie, że tak powiem właśnie w te nasze ognisko domowe. Ten próg, niestety ta twierdza próg został przekroczony i no, trudno się w tej chwili jak gdyby tak można powiedzieć wyizolować. Mamy internet, który z drugiej strony może być też, z jednej strony może być zjawiskiem bardzo destrukcyjnym, ale przede wszystkim może być też doskonałym narzędziem umiejętnie, komunikacji, wyrażania tak, pewnych myśli i zdobywania informacji. Z internetu. Jest też telewizja, no, która jest telewizją w wielu krajach, mówię tutaj o krajach Europy Zachodniej, krajach demoliberalnych, gdzie jest tą telewizją, czy to prywatna tak zwana, czy publiczna, która lansuje antywartości. Ale przecież no, przynajmniej w Polsce mamy tutaj możliwość wyboru na chociażby Radio Maria, telewizja Trwam. No przede wszystkim, no jak to mówili nasi rodacy w przeszłości, przede wszystkim odważmy się po prostu, być odważni. Mamy być myśleć, odważni. Niezależnie bądźmy myśleć, odważni. Nie ulegać jakimś stereotypom. Być po prostu ludźmi wolnymi, no to jak gdyby to jest początek. Wiedza, myślenie, rozmowy z ludźmi bliskimi sobie w środowiskach ideowych, bliskich nam. I to rzecz jest naprawdę bardzo istotna, żebyśmy po prostu ten solidaryzm i w rodzinach naszych, i w naszych społecznościach lokalnych, wreszcie w naszym narodzie utrzymywali. Żebyśmy nie ulegli takiej atomizacji, żebyśmy po prostu no, stanowili taką wspólnotę właśnie narodową, ludzi wolnych, ludzi dumnych ze swojej przeszłości, ludzi dumnych ze swojej teraźniejszości i ludzi, którzy wierzą w przyszłość i na rzecz tej dobrej przyszłości, na rzecz, jak to mówiono, i Boga, i Kościoła,
i Polski chcą żyć, chcą pracować i chcą po prostu temu poświęcić swoje życie, umiejętności. Bardzo gorąco dziękuję za ciekawe spotkanie, za lekcję dobrej historii i też za tę świadomość, która wypływa z konkretnego doświadczenia i wiedzy na temat cywilizacji i walk, które od samego początku mają miejsce. Oberwało się dzisiaj masa energii Żydom, mamy nadzieję, firmom Google, żydowskim, inwigilacyjnym, łacińska, że zostanie odkryto oszustwo, pokonany, przezwyciężony i obyśmy jako Polacy niesprawiedliwość nie odkryto działania takie oszustystyczne, podwójne, potrójne wiary chrześcijańskiej. No chcieli zniszczyć Kościół katolicki, przecież tutaj wyraźnie powiedzieli. Pozdrawiam, że dla wszystkich, masoneria chciała. Dzisiaj ten dzień pewnie pięknie spędzili, chytrze, to był dzień dumy narodowej dla Polaków. A Kościół katolicki sobie wiesz. Dla tych wszystkich, dla których Polska jest rzeczą ważną, którzy Polskę... To ciekawe, prawda? Zjawisko jeszcze. Ja mówię, przy tych wzlotach i upadkach religijnych ciekawe zjawisko, że Kościół katolicki się nie dał. No wiecie Państwo, kapłani zawsze u Faraona też byli mądrzejsi od samego Faraona. Faraon głupi, bo Faraon to nawet nie wiedział, kiedy będzie to zaćmienie słońca, a kapłani, którzy towarzyszyli Faraonowi, kapłani zawsze o wszystkim musieli wiedzieć. Radio Koncita, proszę bardzo, Rock FM. Euro Koncita, Kondo. Także Radio Koncita, proszę bardzo, tylko z nami, proszę Państwa, dzisiaj właśnie, 15 sierpnia jeszcze. Zaraz będzie, proszę Państwa, znowu nowy dzień biały, jasny. Znowu będzie biały dzień jasny.